Alleluja, jeszcze raz. Zaśpiewajmy teraz z wiarą, że On zwyciężył śmierć i grzech także w naszym życiu. Jezus zwyciężył. Oh.
Tyle piękna widzę teraz, mąż się rozświetlił na szmaragdowo. Jest piękny zachód słońca. Do tych, którzy nie znają blisko Pana Boga, dla tych proponuję taką modlitwę i wyjaśnienie zaraz. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że Jezus nigdy nic nie uczynił na siłę. Zawsze pytał człowieka, co chcesz, abym ci uczynił. Albo, czy chcesz być zdrów? Czy chcesz być zdrów? Co chcesz, abym ci uczynił? I w Apokalipsie jest 3:20 jest takie bardzo znane słowo, które mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę i pukam. Jeśli kto otworzy te drzwi, wejdę do niego i będę z nim ucztował. Będę z nim ucztował, a uczta to jest znak przymierza. Czasem my chodzimy do kościoła, jesteśmy pobożni, ale tak naprawdę nigdy świadomie jeszcze nie zaprosiliśmy Jezusa do naszego życia. I można to uczynić teraz. Jeżeli ktoś chce, to proszę, żeby modlił razem ze mną. Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci, że jesteś miłością. Dziękuję Ci, że ukochałeś mnie jeszcze przed wiekami. Dziękuję Ci, Panie, za to, że chciałeś mnie mieć. Że będziesz mi wierny zawsze. Dziękuję Ci, Panie, za to, że umarłeś na krzyżu. Za mnie osobiście. A teraz pomyśl chwilę, czy znasz kogoś, który za ciebie by teraz umarł? Czy znasz kogoś, który byłby skłonny za ciebie teraz umrzeć? Dziękuję Ci, Jezu, że umarłeś na krzyżu za mnie. Dziękuję Ci, że zmartwychwstałeś dla mego usprawiedliwienia. Dziękuję Ci, że zgładziłeś mój grzech. Zapraszam Cię do mojego życia. Bądź tym, który kieruje moim życiem. Napełnij mnie Twoim Słowem i Twoim Świętym Duchem. I daj nam razem spędzić wieczność w niebie. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Hosanna. Maranata. Przyjdź, Panie Jezu. Jezus. Jezus. Ja mówię Jezus. Wy mówicie Chrystus. Amen. Maciuś, tutaj podobno pod sceną, już się odnalazła mama, tak? Wierzymy, że ona też nas znajduje, ale tak się zgubimy. Tylko ty i ja, ty.
Tylko ty i ja.
Bądź uwielbiony, Panie. Bądź błogosławiony. Bądź wywyższony, Panie. Tobie chwała, Jezu. Tylko Tobie chwała. Chcemy Ci, Panie, dziękować za wszystkie łaski, jakimi nas obdarzasz. Wdzięczność, uwielbienie i chwała niech płyną pod Twój święty tron, Panie. Bądź błogosławiony. Chwała, chwała Tobie, Jezu. Dziękuję.
Bóg! 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 Uwaga! Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus, Jezus! Jezus! Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus, niech słyszą w niebie i słyszą w czyścu. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus, Jezus! Jezus! Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus, niech słyszą w niebie i słyszą w czyścu. Górę ręce, uwaga! Boga, mam jednego Pana, to Jezus Chrystus, prawdziwy Król. Zwyciężył grzecha, szatan ma ból. Jest ból być wierzącym, żadna piocha. Bóg jest, działa i na maksa kocha. Trzymaj locha, bo to Pan nieba i całej ziemi. Światu potrzeba wiary i nadziei. Co krzywe drętwę można zmienić, bo on jest i działa. Wszyscy razem zróbmy wielki hałas dla wielkiego Pana. Jesteś Boże, mistrzem, królem, dobrym, miłosiernym, super i w ogóle. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam, to Jezus Chrystus, prawdziwy Pan. I nie ma innego w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. Dlatego warto się modlić, wierzyć, z diabłem walczyć, się nie sprzeniewierzyć, respektować przykazanie każde, Bogu budować pozytywną jazdę, klimat, łaskę, nie wolną duchę, ale Ojcem, Synem i Świętym Duchem. To miłość, prawdziwa wiara sprawia, że jest git i gra gitara, więc zróbcie hałas dla wielkiego Pana. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus, Jezus. Jezus, Jezus, Jezus. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus, niech słyszą w niebie i słyszą w czyścu. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus, Jezus. Jezus, ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus, niech słyszą w niebie i słyszą w czyścu. Mateusz, Łukasz, Marek i Jan ogarnęli fakt, że prawdziwy Pan to Jezus Chrystus, Król nad królami. Bądź Boże zawsze, nie tylko czasami, wiary łaską się przekonasz, jak przekozacko jest wierzyć, ufać, czerpać siłę od Świętego Ducha. Zawsze jeszcze może być wspaniale, to nie jakiś bałek czy akcja krzywa, to Jezus z Nim. Nadzieja prawdziwa to jeden jedyny, w osobach trzech. On przez krzyż zwyciężył grzech. Wielki Bóg w takim małym chlebie, Jego Ojczyzna jest wysoko w niebie. Zobacz Ciebie, On też zaprasza tam. Uwierz Chrystus, to Panów Pan. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus, Jezus. Jezus, Jezus. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus, niech słyszą w niebie i słyszą w czyścu. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Chrystus, Jezus, Chrystus, Jezus, Chrystus. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus, niech słyszą w niebie i słyszą w czyścu. Jezus, Chrystus, Jezus, Chrystus, Jezus, Chrystus, Jezus. Chrystus. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus, niech słyszą w niebie i słyszą w czyścu. I w górę ręce, w górę ręce dla Chrystusa, w górę ręce, w górę ręce dla Chrystusa, w górę ręce, w górę ręce dla Chrystusa. Wybieraj dobro, staraj się podjąć decyzję mądrą, odczuj zło.
idziemy gdzie? Do kościoła! Do kościoła! W imieniu Pana Boga zapraszam wszystkich jutro na mszę świętą. Gdziekolwiek będziecie, któregokolwiek kościoła, przyjdźcie, bo warto spotkać się z Chrystusem. Bóg zapłać! Jestem Olgierd i chciałbym was wszystkich bardzo gorąco poprosić o poparcie inicjatywy Jeden z Nas. Inicjatywa obywatelska Jeden z Nas to jest pierwsza i największa w całej Europie inicjatywa zmierzająca do obrony życia. Cel, który mamy, to jest zebrać 1 000 000 podpisów poparcia w całej Europie. Na razie jest 600 tysięcy. 1 000 000 podpisów poparcia za takim prawem w Unii Europejskiej, które całkowicie powstrzyma finansowanie z budżetu Unii Europejskiej, na który wszyscy się składamy, finansowanie aborcji w Afryce i w Azji i finansowania badań na dzieciach w fazie embrionalnej, które zabijają te dzieci. Obecnie z budżetu Unii Europejskiej takie barbarzyństwo jest finansowane. Z naszych pieniędzy takie barbarzyństwo jest finansowane. To jest prawda. Dzieje się tak pomimo, że prawo Unii Europejskiej, traktaty zabraniają tych praktyk, zabraniają takich rzeczy. Dzieje się tak pomimo tego, że nasze dziedzictwo, nasza cywilizacja jest oparta na fundamencie obrony godności każdego człowieka. W imię małych interesów i wielkich pieniędzy miliony dzieci są eksterminowane tylko dla mamony. Tutaj, zaraz za naszym zgromadzeniem, po tamtej stronie, na prawo jak się patrzy na scenę, na lewo jak się patrzy z mojej strony, jest stoisko z takim roll-upem, banerem Jeden z Nas. Tam można złożyć podpis. W tamtą stronę, tam można złożyć podpis.